interweniują kilkanaście tysięcy razy. Z ich służby zadowolonych jest 3 na 4 Polaków i to rekordowy wynik. Policjanci obchodzą dziś swoje święto, ale to tegoroczne jest wyjątkowe. Równo 100 lat temu Sejm powołał do życia policję państwową. Jakub Wojtanowski. Gdańsk. Akcja z użyciem policyjnego Black Hawka i zatrzymanie 2 mężczyzn podejrzewanych o liczne włamania do bankomatów. Niewykluczone, że również poza granicami Polski takie brawurowe operacje to tylko mały wycinek codziennej służby. Ja jestem dumny każdego dnia, bo każdego dnia analizuję raporty, co dzieje się w całej Polsce i codziennie czytam o wspaniałych, bohaterskich postawach policjantów. Funkcjonariusze obchodzą setne urodziny swojej formacji. W trakcie centralnych obchodów nowi policjanci złożyli uroczyste ślubowanie. Ich starsi koledzy otrzymali swe pierwsze oficerskie gwiazdki. Maciej Kimet. Wśród nich był od dziś w stopniu podkomisarza Maciej Kimet. Przede wszystkim zobowiązani, aby dumnie nosić policyjny mundur i aby pomagać wszystkim obywatelom. Na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył też nominacje generalskie 4 oficerom policji. Policjant musi być godnie wyposażony i powinien być godnie wynagradzany. A przede wszystkim powinien móc służyć jak najbezpieczniej. I właśnie taki cel ma program modernizacji. W sumie pochłonie on 9 miliardów 200 milionów złotych. 2/3 tej sumy trafią do policji. O sprawności naszych służb może świadczyć fakt, że 9 na 10 Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny. Nie byłoby tak wspaniałych społecznych przekonań co do bezpieczeństwa bez waszej ofiarnej służby, bez waszej obecności. Obecność ta sukcesywnie jest przywracana, tak jak w Krzeszowie, gdzie znów działa posterunek policji. Kilkadziesiąt lat funkcjonował, został zlikwidowany w 2012 roku. Myślę, że poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej znacznie wzrośnie. Policjanci cieszą się coraz większym zaufaniem społecznym. Potwierdzają to nie tylko badania opinii, ale też takie spontaniczne akcje, jak ta w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ale niestety wciąż nie brakuje też zadymiarzy, którzy munduru nie szanują. Nie ma na to naszej zgody. Pamiętajcie również, że stoimy za wami jako rząd, jako państwo, bo wiemy, że pilnując porządku na co dzień, musicie mieć sojusznika. W tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. szefowie policji węgierskiej, słowackiej, czeskiej czy ukraińskiej. W uroczystej defiladzie wraz z naszymi stróżami prawa maszerowali ich amerykańscy koledzy. Międzynarodowa współpraca jest nieoceniona, choćby w działaniach kontrterrorystycznych. Z polską policją łączą nas świetne relacje, ale nie wiem, czy się to nie zmieni, gdy pokonamy ich na boisku. Trzeba zachować jak zawsze duży spokój w grę fair play i przede wszystkim kibicować. Mecz pomiędzy polską a amerykańską policją już w sobotę o 12:30 na stadionie Agricola. Jakub Wojtanowski, Wiadomości. Więcej o policji w dniu święta.